Kolekcja pamiątek po pułkowniku Henryku Brzezowskim jest najnowszym nabytkiem do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. Zbiór obejmuje ponad 100 zabytków, wśród nich odznaczenia polskie i zagraniczne, albumy fotograficzne, dokumenty oraz przedmioty osobiste. Henryk Brzezowski urodził się w 1879 roku w Morawskiej Ostrawie. W 1900 ukończył z odznaczeniem Terezjańską Akademię Wojskową i został oficerem kawalerii austro-węgierskiej. Służył w 2 pułku ułanów. W 1913 roku został awansowany na rotmistrza, a w czasie I wojny światowej objął dowództwo szwadronu. W 1916 roku za udział w zdobywaniu Bukaresztu otrzymał Krzyż Żelazny. Krzyż Żelazny nie był jedynym odznaczeniem przyznanym mu w armii austro-węgierskiej. Wraz z końcem I wojny światowej w listopadzie 1918 roku Henryk Brzezowski zgłosił się do wojska odrodzonej Rzeczpospolitej. W lutym 1920 roku objął dowództwo 8 pułku ułanów księcia Józefa Poniatowskiego. Wiosną 1920 roku na czele podległego sobie oddziału wziął udział w ofensywie na Kijów. W sierpniu 1920 roku Henryk Brzezowski objął dowództwo 7 Brygady Jazdy. Na jej czele wziął udział w największej bitwie kawaleryjskiej tej wojny, bitwie pod Komarowem. Za ofiarną służbę odrodzonej Rzeczypospolitej został awansowany do stopnia pułkownika oraz był wielokrotnie odznaczany. Do najcenniejszych odznaczeń należą Krzyż Srebrny Virtuti Militari, Krzyż Walecznych z 3 okuciami, oznaczającymi 4-krotne nadanie, oraz Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto Henryk Brzezowski został odznaczonym Krzyżem Komandorskim Gwiazdy Rumunii oraz francuskim Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej. W kolekcji znajduje się bogaty zbiór fotografii, pokazujących życie rodzinne, towarzyskie oraz służbę w armii austro-węgierskiej oraz unikatowe zdjęcia z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Henryk Brzezowski był postacią szanowaną w okresie międzywojennym. Świadczą o tym choćby zachowane w kolekcji zaproszenia, wystosowane przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Wśród osobistych pamiątek po pułkowniku Brzezowskim znajdują się grawerowane srebrne papierośnice oraz bogato zdobione pudełko na cygara. Ozdobą kolekcji jest portret pułkownika Brzezowskiego namalowany przez wybitną portreciskę Blankę Mercer. 4 obrazy tej wybitnej polskiej artystki, uczennicy Olgi Boznańskiej, będące w przedwojennych zbiorach Muzeum Wojska, zostały utracone podczas II wojny światowej. Dzięki zakupionemu portretowi Henryka Brzezowskiego, choć jeden obraz Blanki Mercer ponownie znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Wojska Polskiego, gdzie na okolicznościowej wystawie prezentowana jest część omawianej kolekcji.